Witam Was w przedostatniej prezentacji SP11. Tym razem mamy Wojownika. W polskiej wersji nazywa się to Kruszarka Kamieni. Jest to beznadziejna nazwa. Nie mam pojęcia, jak oni to przetłumaczyli. W angielskiej wersji brzmi to Stonebreaker, więc teoretycznie powinien to być łamacz kamieni. Coś tego typu. Karta ta ma wbudowane dwa speeda, jak zresztą każda SP11. Jest elementu ognia, tak samo jak Mag. Jest to pierwsza już taka SP, którą można, SP ognia u wojownika, którą można w końcu expić i posiada dosyć sporo obszarówek, między innymi spacja jest obszarowa, jak widzicie, spacja jest bardzo szybka, jej prędkość jest porównywalna z tą na gladiatorze, więc tak naprawdę jest to najszybsza spacja w grze. Tak więc mamy spację obszarową, czas działania 0,1, czas regeneracji 0,6, pasek jest zwiększany o 10, z prawdopodobieństwem 3% powoduje strumień gorąca, czyli odporność na ogień zostaje zmniejszona o 5 i obrażenia od ciosu krytycznego zostają zmniejszone o 20%. Następnie pierwszy skill, jaki otrzymujemy, jest to wydobycie. Skill ten ma obszar dwóch komórek. Pasek odznak jest zwiększony o 20 i z prawdopodobieństwem 50% powoduje efekt wydobyty, czyli obrona zostaje zmniejszona o 8%. Skill ten wygląda tak, takie po prostu uderzenie w ziemię. Następnie mamy iniekcja minerałów, czyli taka umiejętność, która ma na celu wzmacnianie naszych umiejętności, jeśli posiadamy tokeny. I jeśli oczywiście dana umiejętność ma możliwość być wzmocniona. Taka prosta animacja. Następnie napęd rakietowy. Jest to umiejętność, która jest naszym doskokiem. Powoduje 100% na zamroczenie, ale jest to krótkie zamroczenie, 2 sekundy tylko. Dosyć długi cooldown, bo 22 sekundy. Umiejętność ta wygląda następująco. Bije jeden cel. A nie, bije w obrębie jednego pola, no to po prostu źle trafiłem. Następnie mamy plucie ogniem, zasięg 12 pól, określony obszar. Jeśli wydamy jedną odznakę, to siła ataku tej umiejętności zostanie zwiększona o 30% oraz prawdopodobnie 100% powoduje rakietowy ogień. Odporność na ogień jest zmniejszona o 10 i co każde 2 sekundy perze zostają zmniejszone. Negatywny efekt poziomu 4, czas trwania 8 sekund, pasek odznak będzie zwiększony o 40, jeśli użyjemy tej umiejętności. Tak jak czytałem, umiejętność ta ma określony obszar, czyli jest w linii prostej. Następnie mamy wirujący młot. Wirujący młot jest to nasz wok na 5 komórek, więc jest troszeczkę mniejszy niż ten na przykład na wydrze. Prawdopodobieństwem 100% powodujemy śmiertelne zamroczenie, czyli stun na 6 sekund. Przyciągamy do siebie wszystkich wrogów w zasięgu jednej komórki. Pasek jest zwiększony o 40. I oczywiście, jeśli chcemy mieć w ogóle efekt zamroczenia, to musimy wydać jedną odznakę. Następnie mamy rakietowy skok. Jest to drugi doskok, jaki posiadamy na tej karcie, ma zasięg 12 pól, jest bardziej obszarowy niż poprzedni, gdyż ma obszar w obrębie 3 pól. Czas regeneracji jest dosyć spory również, bo 40 sekund. Pasek odznak jest zwiększony o 45, jeśli wydamy odznakę, to siła ataku zostanie zwiększona oraz prawdopodobieństwem 100% powoduje ochrona ładunku, czyli pozytywny efekt, który zwiększa naszą obronę o 20% oraz szybkość poruszania się o 1. Umiejętność ta wygląda tak. Następnie mamy atak odłamków. Zasięg 3 pola, obręb 3 pola, czas regeneracji 25 sekund. Pasek odznak jest zwiększony o 40, z prawdopodobieństwem 70% powoduje rana odłamkowa, czyli szybkość poruszania się przeciwnika jest zmniejszona o 2. Doznane obrażenia zadane przez wszystkie ataki zwiększają się o 20%.
Oraz umiejętność tą możemy użyć tylko wtedy, jeśli posiadamy jedną odznakę. Następnie dopasz napędu rakietowego. Jest to nasz buff. Ma on trzy formy. Pierwsze jest, jeśli nie posiadamy żadnych odznak, czyli siła ataku jest zwiększona o 5%, zmniejsza doznane obrażenia w PvP o 5% oraz celność jest zwiększona o poziom gracza razy 2, trwa 120 sekund. Następnie, jeśli wydamy jedną odznakę, to umiejętność ta jest 5 poziomu, trwa 40 sekund. Wszystkie siły ataku zostają zwiększone o 10%, zmniejsza doznane obrażenia o PvP o 7%, zwiększa siła ataku w PvP o 3% oraz celność jest zwiększona o poziom gracza razy 2. I jeśli wydamy dwie odznaki, to mamy maksymalny buff poziomu 6, trwający 30 sekund. Wszystkie siły ataku zostają zwiększone o 15%, zmniejsza doznane obrażenia w PvP o 10%, zwiększa siła ataku w PvP o 5%, szybkość poruszania się o 1 oraz celność o poziom gracza razy 2. Umiejętność ta wygląda w ten sposób. Taki rozbłysk jakiś. Wirująca obrona. W prawdopodobieństwem 100% powoduje wirująca obrona, czyli brak zużycia PZ do poziomu 4 włącznie. Prawdopodobieństwo nieotrzymania negatywnego efektu wynosi 100%. Jeśli doznamy obrażeń, wskaźnik zostanie zwiększony o 30%. Jest to po prostu taka blokada. Używamy takiej tarczy, jeśli po prostu ktoś nas uderzy na tej tarczy, to nie zostaje nam zużyte HP, nie wchodzą w nas żadne efekty do 4 poziomu oraz rośnie nam wskaźnik, jeśli ktoś nas uderzy na tym. Natomiast tą umiejętność możemy sobie wzmocnić, jeśli wydamy jedną odznakę. Jeśli wydamy jedną odznakę, to dodatkowo wskaźnik zostanie zwiększony o 40, jeśli doznamy obrażeń, zamiast 30. PZ przeciwnika zostaną zmniejszone o 20% otrzymanych przeze mnie obrażeń oraz zwiększa PZ o 3% maksymalnych PZ na doznany cios. Czyli chyba SP10 u bojownika również to ma. Jeśli doznamy obrażenia, to przywrócą nam część PZ-a. Umiejętność ta wygląda tak. No, tylko zwykła tarcza. Ostatnia umiejętność jest to wybuchowe wydobycie, czyli last. Zasięg 6 pól, cel wrogowi w obrębie 6 pól. Możemy użyć tylko, jeśli posiadamy dwie odznaki. Jeśli wydamy dwie odznaki, to siła ataku zostanie zwiększona o 50% i z prawdopodobieństwem 100% powoduje szok wydobycia, negatywny efekt 5 poziomu, czas trwania 8 sekund. Zmniejsza siła ataków PvP o 20%, doznane obrażenia zadane przez wszystkie ataki zwiększą się o 20% oraz szybkość poruszania się zostaje zmniejszona o 2. Umiejętność ta wygląda tak. Podsumowując, moim zdaniem ta karta jest dosyć ciekawa, mimo że skille są dosyć nudne i wyglądają moim zdaniem dosyć nudno, to sama karta oferuje dosyć sporo, ponieważ nadaje się ona zarówno do expa, jak i na rajdy. Oferuje woka, oferuje obrażenia, oferuje obszarówki, spację, która jest mega szybka, da się kancelować. Do PvP wydaje mi się, że też może mieć potencjał, gdyż dosyć podobnie działa, wydaje mi się, jak SP10, czyli posiada kilka debuffów. Stunów może nie posiada za dużo, bo tylko dwa i są to zamroczenia, które łatwo skontrować. Natomiast wydaje mi się, że może się wykazać w jakiś sposób. Ma potencjał moim zdaniem.